jak corocznie, 17-18 lipca 2016 roku odbywa się kolejna konferencja, ogólnopolska konferencja trenerów UEFA Pro i UEFA A. Z roku na rok progresja, jeżeli chodzi o uczestników tej konferencji, w tamtym roku mieliśmy około 500, w tym roku około 800, także skok niesamowicie duży. Przynieśliśmy konferencję z Robiru do Acepiru, do dużej hali. Prognozy mówią, że w następnym roku może być około 1000 trenerów. Liczba trenerów rośnie z licencjami UEFA-owskimi, zwłaszcza tego najwyższego poziomu. Dokształcanie trenerów, na który kładziemy nacisk z całą rozciągłością, również jak widzimy rośnie, także wiedza, chętni, młodzi, perspektywiczni trenerzy chcą się dokształcać i chcą wprowadzać nową do polskiej piłki, jakościowe nową przede wszystkim. Ponownie chciałbym serdecznie wszystkich gości powitać. Witam serdecznie pana profesora Jerzego Sadowskiego, dyrektora Akademii Wychowania Fizycznego. Patrząc dzisiaj na zainteresowanie tą konferencją, ilość trenerów, którzy przyjechali, jest to, tak jak właśnie przed chwilą się dowiedziałem, jest to progres o 100% prawie, także na pewno jest to powód do tego, że nawet dla nas w jakimś sensie do radości, z drugiej strony to, że pewnie i organizacyjnie, i merytorycznie ta konferencja zadowala trenerów. I to na pewno z perspektywy mojej funkcji jest bardzo pocieszające, ale też z drugiej strony daje, czy wymaga jeszcze więcej odpowiedzialności, a poza tym daje też takiego kopa motywacyjnego, że warto w takie imprezy inwestować i że ludzie się tym interesują i warto ten poziom dalej utrzymywać, a wręcz przeciwnie, nawet się rozwijać. Mamy nowe kursy. Pamiętajmy, że w tej chwili odbyły się 2 kursy Pro, 3 Religiów, 5 kursów zintegrowanych UEFA B i A, UEFA Goalkeeper, i tutaj muszę się na chwilę zatrzymać, bo otrzymaliśmy od UEFA bardzo dobrą ocenę i otrzymaliśmy licencję na 3 lata. W tej chwili jest nabór nowych kursantów. Cały czas chcemy się rozwijać, bo wychodzimy z założenia, że ten, co stoi w miejscu, to już się cofa. Chcemy iść zgodnie z takimi, może nawet i europejskimi trendami, to jest raz. W pełni realizujemy uchwały konwencji UEFA-owskiej, którą my jako Polski Związek Piłki Nożnej podpisaliśmy i musimy, jeżeli chodzi o kształcenie trenerów, ją realizować. Od ubiegłego roku jest zmodyfikowana ta konwencja i idziemy tym nowym systemem. I pierwsze to, że w ogóle jesteśmy w Białej Podlaskiej, że mamy naszą szkołę trenerów, że tutaj odbywają się te najważniejsze kursy i też jest ta najważniejsza kursokonferencja, na którą przyjeżdżają trenerzy z najwyższego poziomu w polskiej piłce nożnej. Myślę, że nie ma takiej innej możliwości, żeby spotkać się w takim szerokim gronie w ciągu roku, jak właśnie tu. Wymiana nie tylko tych informacji, które my dajemy tutaj na naszej agendzie, ale również te informacje, które między sobą wymieniają trenerzy. To są niesłychanie ważne rzeczy, te rozmowy kuluarowe. To jest to właśnie, co każdemu z nich gdzieś na pewno pomaga, a rozwija też sieć ich kontaktów. Szkoleniowemu na Euro ten historyczny wyczyn jest dumą każdego prawdziwego Polaka. Chcę podziękować za to, że swoją pracą, o której Pan tak pięknie mówił, postawą na boisku przywróciliście Państwo blask polskiej piłki nożnej na arenie międzynarodowej. Wreszcie chciałbym podziękować za radość, która była udziałem każdego z nas
patrzących z dumą na wspaniałą grę naszego zespołu. Niech ta dobra pasa trwa. Życzymy, aby przyszłość przyniosła kolejne sukcesy. Nie musicie zwyciężać ciągle, zwyciężajcie często, na tyle często, żeby to były zwycięstwa w meczach o najwyższe cele. Tego panu, całej drużynie życzę, łącznie oczywiście ze zdrowiem, bo ono jest nieodzowne, bo nie będzie ciężkiej pracy, bez zdrowia, żeby było dużo szczęścia. Wszystkiego dobrego. Sukces ten na pewno przekłada się na dzisiejszą frekwencję, nie ukrywamy zainteresowania, ale myślimy, że jest to również spowodowane jakością pracy naszej szkoły trenerów. Jak trener Nawałka podkreślał wielokrotnie, jakość, jeszcze raz jakość stanowi o tym, że można osiągnąć sukces. Na pewno każdy przed rozpoczęciem Euro ten sukces uważałby wyjściem z grupy polskiej drużyny. Później taki lekki niedosyt, niemniej jednak myślę, że Polska rzeczywiście osiągnęła spory sukces, awansując tak wysoko do grona 8 najlepszych zespołów w Europie.